30. Memoriał uliczny imienia Michała Fludra. Tu biegnie się po prostu dla przyjemności. To jest w tym wszystkim najfajniejsze. Niebawem ruszy remont mostu w Mysłakowicach. Rozebrać nawierzchnię na moście, musimy odkopać sklepienia. Musimy je wykonać, wzmocnienie tych sklepień. Przygotowania do wyborów parlamentarnych. Program typowo lewicowy, który uwzględnia te najsłabsze grupy społeczne, daje możliwość rozwoju szczególnie młodym ludziom. Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 24 kwietnia. Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Miniona sobota w gminie Wleń upłynęła pod znakiem jubileuszowego biegu gołębiarki. Oto krótka relacja z 30. Memoriału Ulicznego imienia Michała Fludra. Naszą wizytę we Wleniu zacznijmy od przypomnienia, skąd w ogóle wziął się pomysł organizacji memoriału. We Wleniu mieliśmy taką postać Michała Fludra, który był, pracował z dziećmi. Całym sercem był oddany właśnie tej pracy. No i w trakcie tego, kiedy zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, kto mógłby być takim patronem tego biegu, okazało się, że jednogłośnie tak naprawdę zostało rzucone nazwisko Michała Fludra. Dlatego przez 30 lat już tutaj się spotykamy. Bieg przedszkolaków nie był klasyfikowany na mecie, więc wszyscy, którzy dobiegli na metę, wygrali, byli zwycięzcami. Każdy zwycięzca otrzymał medal na mecie. Natomiast biegi dzieci i młodzieży klasyfikowane są w każdej kategorii wiekowej, osobno w grupach dziewcząt i chłopców. I tu już mamy elektroniczny pomiar czasu i zdobywcy trzech najlepszych miejsc otrzymują nagrody, a zwycięzcy, zdobywcy pierwszych miejsc otrzymują oprócz nagród rzeczowych także specjalny, unikatowy puchar. Podobały się, dobrze. Fajne. A dlaczego było fajnie? Bo zabawa, dużo zabawy. W tym wydarzeniu wziąć może udział praktycznie każdy. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, a nawet osoby z niepełnosprawnościami. W sumie w tym roku we wszystkich startach biegu gołębiarki wzięło udział blisko 200 zawodników i zawodniczek. Piękny bieg, korzystamy z niego kilka razy już byliśmy tu. Dlaczego warto tutaj przyjechać i wziąć udział w tych zawodach? Ładna atmosfera, ładny rynek. Ten bieg to już kolejna nasza edycja, bierzemy w nim udział nie tylko dlatego, że jest blisko naszego miejsca zamieszkania, ale przede wszystkim, że tu jest klimat i to, czego nie ma na innych biegach, takiej wielkiej spiny. Tu biegnie się po prostu dla przyjemności i to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Lubię takie właśnie, takie swojskie, że tak powiem, biegi, bo to jest klimat i fajna atmosfera jest. Przyjeżdżamy do Wlenia już od wielu, wielu lat. Wleń jest dla nas sentymentalny, kameralny, bardzo lubimy ten bieg. Bo w takich biegach lokalnych spotykamy się biegacze z okolicy, tu się już wszyscy prawie znamy. I to takie też spotkanie towarzyskie i dodatkowo bieg, rywalizacja. Nam nie chodzi o to, żeby to była taka impreza, gdzie przyjedzie 100 tysięcy ludzi. Chodzi o to, żeby ci, którzy przyjadą, żeby się bawili dobrze, żeby rzeczywiście promować kulturę fizyczną, która jest dzisiaj bardzo, bardzo zaniedbana często. I żeby młodzi ludzie mogli także ćwiczyć swoje umiejętności tutaj właśnie w naszym urokliwym miasteczku. Odbył się jeszcze bieg integracyjny, w trakcie którego do przebiegnięcia było jedno okrążenie wokół wleńskiego rynku. Po nim przyszedł czas na bieg główny na dystansie 10 km. Co warto zaznaczyć, trasa biegu uzyskała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zawodnicy mają do pokonania 5 pętli trasy wyznaczonej ulicami miasta malowniczego Wlenia. Na starcie tego biegu najprawdopodobniej, bo zapisy jeszcze trwają, stanie blisko 100 zawodników. To niewiele mniej niż wynosi limit miejsc, ponieważ bieg we Wleniu ma charakter kameralny. Dobra zabawa i trochę rywalizacji. Taki właśnie był ostatni bieg gołębiarki. Niebawem rozpocznie się wyczekiwany remont mostu nad polderem zalewowym Suchem w Mysłakowicach. Podpisanie umowy miało miejsce 21 kwietnia. To właśnie ten most w ciągu drogi powiatowej w Mysłakowicach zyska nowy blask. Zakres prac obejmuje m.in. demontaż nawierzchni jezdni oraz ścian bocznych, wykonanie żelbetowego płaszcza wraz ze ścianami bocznymi na sklepieniach, odtworzenie nawierzchni jezdni, udrożnienie suchego kanału przeciwpowodziowego, a za realizację wspomnianego zadania odpowiedzialne będzie przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych OnMax Group spółka z o.o.
Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Podgórzyn, mieszkańców gminy Mysłakowice. Długo wyczekiwany remont mostu nad polderem zalewowym Suchym w Mysłakowicach właśnie staje się faktem. Dziś podpisaliśmy umowę z firmą OnMax ze Smolca, która to firma wykona dokumentację projektową w pierwszej kolejności i następnie przystąpi do realizacji całego zadania. Wartość umowy 3 900 000 zł, czas realizacji zadania nie dłuższy niż 29 miesięcy. Most przede wszystkim łukowy, sklepiony, więc musimy rozebrać nawierzchnię na moście, musimy odkopać sklepienia, musimy je wykonać wzmocnienie tych sklepień, odtworzyć częściowo mury, które są na sklepieniach, następnie będziemy zasypywać wszystko, odtwarzać nawierzchnię. Tam nie ma trudności w zamknięciu tego mostu, ponieważ dalej jest objazd przez rondo ratowników górskich. Spokojnie można tutaj prowadzić te działania, nie jest to uciążliwe. Jak również nie jest to droga główna, nie jest to zbyt uczęszczana przez turystów, których do nas przyjeżdżają miliony. Zadanie w 100% sfinansowane zostanie z budżetu powiatu karkonoskiego. Przypominam, w 2018 roku zakończyliśmy przebudowę drogi powiatowej z Mysłakowic do Miłkowa. W 2021 roku przebudowaliśmy bardzo niebezpieczne skrzyżowanie w Mysłakowicach, skrzyżowanie o ruchu w tej chwili okrężnym. No i został ten właśnie polder, właśnie ta przeprawa nad Zalewem Suchym, nad zbiornikiem Suchym w Mysłakowicach. W związku z tym, kiedy dokończymy już zaplanowany remont, będziemy mieli cały odcinek nowej, bezpiecznej drogi, z której korzystają głównie mieszkańcy dwóch gmin, gminy Podgórzyn i gminy Mysłakowice. Trwają ostatnie przygotowania do wyborów parlamentarnych. Pod koniec ubiegłego tygodnia Nowa Lewica zorganizowała w Jeleniej Górze spotkanie Dolnośląskiego Zarządu. Przed nim odbyła się krótka konferencja prasowa. W hotelu Mercure odbyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiej Lewicy. W jego trakcie dopracowywano program wyborczy. Jednak zanim spotkanie się rozpoczęło, zorganizowana została konferencja prasowa. Dzisiaj na spotkaniu zostanie przyjęty program Lewicy dla Dolnego Śląska. Nad tym programem będziemy pracować. Będziemy również podsumowywać efekt pracy renty wdowiej, którą niedawno procedowaliśmy, a właściwie to jest w trakcie procedowania sejmowego. 17 tysięcy zostało zdobytych, bo to walka przecież, żeby, mówię o rencie wdowie oczywiście, dolnośląskich podpisach, więc to jest szalenie ważne, bo ja zawsze mówię o tym, co jest najważniejsze z punktu widzenia efektywności, bo gadać sobie możemy dużo, ale najważniejsze jest, żeby zmusić rządzących do tego, żeby się czymś zajęli. Podczas spotkania z mediami przedstawiciele Lewicy uchylili nieco rąbka tajemnicy odnośnie swojego programu wyborczego. I tak, jednym z punktów jest zapowiedź budowy mieszkań komunalnych pod wynajem. Program typowo lewicowy, który uwzględnia te najsłabsze grupy społeczne, daje możliwość rozwoju szczególnie młodym ludziom, małżeństwom, to mieszkania na wynajem, żłobki, przedszkola, to bardzo ważna rzecz, abyśmy ten poprawili przyrost naturalny. W Jeleniej Górze mamy z tym ogromny kłopot. Od 2018 roku cały czas nas bardzo mocno ubywa. Jedną z takich propozycji jest to, żeby przyjąć cel, założenie, że w każdym dolnośląskim powiecie powinny funkcjonować przynajmniej 3 żłobki. Jednak priorytetem nowego rządu, zdaniem przedstawicieli Lewicy, powinno być odblokowanie środków unijnych. Wiele tych punktów programowych może być realizowanych w pełni tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą dostępne dla samorządów pieniądze europejskie. Polski rząd postanowił pójść na bezrozumną, głupią i haniebną, bezsensowną wojnę z instytucjami europejskimi. Woli postawić na tę bezrozumną wojnę, zamiast pozyskiwać pieniądze na przykład z Krajowego Planu Odbudowy, który już od ponad 700 dni powinien pracować na rzecz Polek, Polaków, w tym także Dolnoślązaków i Dolnoślązaczek. To tylko część z wielu punktów programu Nowej Lewicy. O wszystkich mamy dowiedzieć się już niebawem. A z okazji Światowego Dnia Ziemi w LBG Kostrzyca oraz Szkółce Kontenerowej Nadleśnictwa Śnieżka odbyły się zajęcia dla najmłodszych. Zajęcia edukacyjne odbyły się pod hasłem Cykl życia lasu od nasiona do drzewa.
a udział w nich wzięło ponad 40 dzieci. Wspólnie z Nadleśnictwem Śnieżka obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, dlatego zaprosiliśmy uczniów klasy 4 i 5 Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi na zajęcia warsztatowe. Zależy nam na tym, żeby dzieci mogły zobaczyć i poznać działalność Leśnego Banku Ganów-Kostrzyca, dlatego mają tutaj zajęcia warsztatowe. Mają za zadanie rozpoznać podstawowe gatunki drzew leśnych. Uczestnicy wklejali także do kart pracy poszczególne nasiona. Dodatkowo odwiedzili wyłuszczarnię oraz przedsionek komory chłodniczej. Natomiast Nadleśnictwo Śnieżka opowiada o tym, jaki jest cykl życiowy drzewa i jak wygląda ten wzrost w terenie i w leśnej szkółce kontenerowej. Przede wszystkim dzieci jakby wcześniej nie miały możliwości zobaczenia po pierwsze, jak wygląda szkółka kontenerowa, ale też gdzieś tam spacerując po lesie nie zwracają często uwagi na przykład na te malutkie drzewka, które gdzieś tam w lesie rosną. Tutaj u nas miały okazję je zobaczyć, miały okazję się z nimi zapoznać, poznać też kilka takich podstawowych gatunków drzew leśnych, zobaczyć jak one wyglądają, zobaczyć też jak je rozpoznać w przyszłości, tak? Więc jeżeli już, mam nadzieję, jeżeli następnym razem wybiorą się na spacer do lasu, to tych kilka gatunków takich najważniejszych, najczęściej spotykanych w lesie będą potrafiły rozpoznać. Z tych namiotów, gdzie mają takie warunki, powiedzmy trochę takie szklarniowe, tak? Żeby przyspieszyć ich wzrost, one muszą wyjść na zewnątrz, żeby się tak naprawdę zahartować, żeby sobie już troszeczkę się przyzwyczaić do tych warunków, które będą im panowały w lesie. Zobaczcie, te doniczki są znacznie większe. W tych doniczkach rosną liściaste gatunki. One jeszcze nie mają liści, dlatego że mamy początek wiosny. Dopiero te pączki, jak zobaczycie, zaczynają się pojawiać. Na koniec pytaliśmy, co im się najbardziej podobało. Spacer po lesie oraz patrzenie, jak mrówki noszą sobie różne rzeczy do mrowiska. Dużo się nauczyłam o drzewach i o rozpoznawaniu nasion. Podobało mi się, nauczyłem się o wielu właśnie liściach, sadzonkach, roślinach. Bardzo ciekawe. Dzisiaj o nasionach, o liściach byliśmy na bardzo ciekawym spacerze. Mieliśmy chwilę czasu wolnego. Mi się podoba, jak chodziliśmy tam, spacerowaliśmy. Mi też najbardziej się podobał spacer i jak naklejaliśmy nasionka taśmą, przyklejaliśmy na takie karty. Bardziej mi się spodobało zwiedzanie namiotów, bo dowiedzieliśmy się, że drzewa różne powinny mieć dostosowane warunki do własnego rozwoju i odpowiednią temperaturę. Mi się najbardziej podobały zajęcia w szkole, gdzie mogliśmy sobie poprzyczepiać ziarenka taśmą do obrazka, z jakiej to rośliny pochodzi. Najbardziej mi się podobało, jak chodziliśmy po namiotach. Po tej szkółce? Tak. A co tam, czego się tam dowiedziałaś? Że sadzą roślinki w takie przegródki specjalne i że w tych namiotach mają wilgotno i ciepło. Leśny Bank Genów Kostrzyca zajęcia edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzi od 1996 roku, a oferta naukowa skierowana jest do osób w każdym wieku, od przedszkolaka aż do seniora. Dla mieszkańców oraz turystów dostępne jest także arboretum, które warto odwiedzić zwłaszcza wiosną. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę, życzę dobrego popołudnia, do zobaczenia.